Dzień dobry, Malwina Kawa. Anita Kosowska. Dziś gościmy panią dyrektor Justynę Kowal-Kasprzyk, pracownika Katedry Geologii Ogólnej Geoturystyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Bardzo dziękujemy, że znalazła pani dla nas czas. Dziękuję bardzo za to piękne przedstawienie. Tak, więc wiecie, już nazywam się Justyna Kowal-Kasprzyk, pracuję na AGH, na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, konkretnie w Katedrze Geologii Ogólnej i Geoturystyki. I dowiedziałam się, że Państwo jesteście uczniami klasy siódmej. Panie jesteście. Ja tak będę, przepraszam, pewnie odruchowo poprzez moje doświadczenia pracy ze studentami będę raczej Wam mówić odruchowo na panie niż na ty, więc, ale myślę, że się nie pogniewacie lepiej w tą stronę niż odwrotnie. Więc rozumiem, że siódma klasa, tak? Dobrze. Dlatego miałabym prośbę. Ja nie jestem, nie wiem wszystkiego, czego wy się uczycie, na jaką macie wiedzę na tym etapie edukacji, dlatego byłabym wdzięczna, żebyście, jakbyście mi dawały znać, jeśli pojawia się jakiś termin, który jest dla was trudny, niezrozumiały, nie spotkałyście się z tym, żeby, ja się mogę zapędzić, prawda? No bo na co dzień pracuję głównie z dużo starszymi osobami, ze studentami, więc mogę o czymś mówić, co jest dla was nieoczywiste, niezrozumiałe. Bardzo proszę, włączajcie się wtedy. Śmiało możecie włączać mikrofon w każdej chwili. Chciałabym, żeby to było takie spotkanie bardziej, no, jakiś charakter pewnie wykładowy, chcąc nie chcąc będzie to miało, ale chciałabym, żebyśmy tutaj nawiązali jakąś interakcję. Także możecie śmiało włączać mikrofon, dawać mi znać, że czegoś nie rozumiecie, albo że może coś jakieś pytania na bieżąco się, czy wątpliwości pojawiają. A więc bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że mogę z tak młodą publicznością, z tak młodymi osobami, mam nadzieję, że rządnymi wiedzy, dzisiaj się spotkać. No i z chęcią wysłucham, o czym chcielibyście się dowiedzieć, o czym mogłabym wam powiedzieć, oczywiście na miarę swojej wiedzy, doświadczenia. Także słucham. Na początku chcielibyśmy się zapytać, czym zajmuje się geologia? Pytanie bardzo fajne, ale też bardzo długie, a raczej długa odpowiedź na nie będzie. Postaram się zrobić to tak, żeby nam to nie zajęło 2 godzin, czyli streścić się jak najbardziej. No więc gdybyśmy sięgnęli do samej definicji tego słowa, no to geologia, geo i logos, to jest nauka o Ziemi. Nauka o Ziemi, a właściwie jedna z nauk o Ziemi. I ja myślę, że z inną nauką o Ziemi już się spotkaliście w swojej edukacji. Jakiej nauki o Ziemi uczycie się w szkole? Jaki jest taki przedmiot, który jest nauką o Ziemi? Geografia. Geografia, dokładnie. Geografia, uczycie się geografii i geografia to jest też właśnie jedna z nauk o Ziemi i geografia z geologią ściśle się zazębiają, no ale nie bez powodu stosuje się dla nich różne osobne terminy geografia, geologia, no więc czymś się muszą różnić. I jakbyście mi mogły powiedzieć, czego uczycie się na geografii? Tak ogólnie, jakie to są zagadnienia? Czym się na geografii zajmujecie? Albo w poprzednich latach, czym się zajmowaliście ogólnie? Co robicie na geografii? No nie wiem, na przykład ostatnio mieliśmy o budowie, strukturze Ziemi. Super. A oglądacie mapy? Może uczycie się nawet na pamięć różne rzeczy rozpoznawać z mapy, ale pewnie też uczycie się o takich rzeczach jak na przykład, jakie jest rozmieszczenie ludności na poszczególnych kontynentach, jakie jest rozmieszczenie, nie wiem, roślinności, stref klimatycznych, surowców mineralnych, tak? Ale to, o czym powiedziałaś, czyli budowa Ziemi, tym się zajmuje właśnie geologia. Więc tu geografia nam się zazębia z geologią, bo geografia, czyli to, czym głównie się będziecie zajmować w czasie swojej edukacji przyrodniczej, zajmuje się bardziej tą strefą powierzchniową Ziemi, interakcją między powierzchnią Ziemi, między przyrodą a człowiekiem, wpływem człowieka na powierzchnię geograficzną. Natomiast geologia zajmuje się
Przede wszystkim budową ziemi, zarówno jej powierzchni, jak i wnętrza, różnymi własnościami ziemi, historią ziemi. Historia ziemi to jest bardzo ważny aspekt tego, czym się geologia zajmuje. Zajmujemy się też oczywiście procesami zachodzącymi na ziemi i teraz, i w przeszłości, czyli co doprowadziło do tego, że ziemia dzisiaj wygląda tak, a nie inaczej, a jak wyglądała z kolei w przeszłości, co się działo w przeszłości. I właściwie powinniśmy powiedzieć nawet nie tyle geologia, co nauki geologiczne, bo jest to bardzo szeroka dyscyplina naukowa i cały szereg mniejszych takich dyscyplinek, mniejszych działów w nią wchodzi. Wymienimy sobie króciutko takie najważniejsze, żeby wiedzieć, czym tak już tak bardziej szczegółowo ta geologia się zajmuje. Możemy je podzielić, ja bym je tak podzieliła na takie dwie główne podgrupy, choć one też się oczywiście będą zazębiać. A więc pierwsza podgrupa to by były takie zagadnienia geologiczne, bardziej naukowe, troszkę bardziej takie teoretyczne. I wśród nich będzie na przykład geologia dynamiczna, która zajmuje się różnym procesom, procesami, czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi, kształtującymi powierzchnię Ziemi. Dalej będzie na przykład geologia historyczna, która zajmuje się właśnie odtwarzaniem przeszłości Ziemi. Z nią powiązana jest stratygrafia, czyli ustalanie następstwa zalegania warstw skalnych, badaniem stosunków warstw skalnych, no i też określaniem wieku Ziemi. Poza tym mamy też na przykład geologię regionalną. No ona jest takim odpowiednikiem geografii regionalnej, czyli zajmuje się tym, jaką budowę geologiczną mają i historię geologiczną mają różne rejony świata. No mamy z takich już bardziej dla Was bardziej egzotycznie brzmiących rzeczy, no to może być tektonika. Tektonika, pewnie spotkaliście się z pojęciem płyt tektonicznych, no więc właśnie tektonika zajmuje się tym, jakie ruchy i deformacje zachodzą w litosferze, czyli w tej sztywnej, bardziej zewnętrznej części globu. Jak dochodzi do różnych deformacji na tych płyt, jak dochodzi do powstawania, wynoszenia się gór i tym podobne zjawiska bada tektonika. No, mamy też na przykład sedymentologię. To jest nauka o powstawaniu skał osadowych. A czy może zajmowaliście się już na geografii skałami i potraficie wyróżnić takie trzy główne grupy skał? Jedne to będą skały osadowe i jeszcze dwie inne. Czy nie było o tym jeszcze? Nie. Więc mamy skały osadowe. Mamy też skały magmowe i skały metamorficzne. Jeśli trzeba będzie, to gdzieś się nam pojawi w rozmowie, to Wam to będę wyjaśniać. Dalej mamy taką dziedzinę, no, mocno się rozwijającą w ostatnich dziesięcioleciach, jak geochemia. To jest takie pogranicze geologii i chemii. I zajmuje się ona badaniami, jakie pierwiastki chemiczne występują w ziemi, jak one krążą w ziemi i jaką odgrywają rolę w różnych procesach geologicznych. Dalej mamy mineralogię, czyli naukę o minerałach, mamy petrografię czy petrologię, czyli naukę o skałach. To są te takie bardziej teoretyczne, bardziej naukowe części geologii, chociaż oczywiście wiele z tych rzeczy później ma zastosowania już takie bardziej komercyjne, przemysłowe, bardziej powiedzmy zrozumiałe dla człowieka, który nie jest specjalistą. No ale są też takie dziedziny, takie części geologii, które już mają takie zainteresowania stricte użytkowe, przemysłowe. To będzie na przykład geologia złóż, czyli badanie, gdzie jakie złoża występują, gdzie jakich złóż można szukać, jaka historia geologiczna na przykład sprzyja powstawaniu różnych złóż.
Geologia naftowa, no to właściwie też powiązana z geologią złóż, no bo tu mamy też do czynienia ze złożami, ale tymi szczególnie intensywnie pozyskiwanymi, czyli ropa naftowa, gaz ziemny, to też są zainteresowania geologii. Mamy geologię inżynierską, która i tak naprawdę geolog, inżynier, czyli osoba, geolog zajmujący się właśnie tą geologią inżynierską, to jest taki geolog, z którym najczęściej, najprędzej będziecie mieli okazję się spotkać w życiu, bo żeby postawić jakiś budynek, to w dzisiejszych czasach, albo zbudować jakąś drogę, to w dzisiejszych czasach potrzebne są badania geotechniczne i je właśnie wykonują geolodzy. Polegają one na tym, na sprawdzeniu, czy grunt, na którym chcemy coś zbudować, jest nie, ma dobrą jakość, nie grozi, nie musimy się obawiać tego, że budynek po postawieniu nagle nam się zapadnie, albo część, jego część zacznie zapadać, a druga będzie na stabilnym gruncie, no i się wiele z tego budynku nie zostanie, albo czy na przykład na tym obszarze, czy ten obszar nie jest zagrożony osuwiskiem, albo czy w ogóle w tym momencie tam już nie jest rozwinięte jakieś osuwisko. Więc to są tacy geolodzy, z którymi najprędzej będziecie mieli okazję w życiu się spotkać, nie zajmując się nawet naukami o ziemi. No i takie zastosowania bardzo praktyczne ma też hydrogeologia. Hydro, czyli jak sama nazwa wskazuje, hydro to jest co? Hydrografiach, hydrofor, co to słowo hydro? Czy słowo hydro z czymś się Wam kojarzy? Z wodą. Z wodą, super. No i hydrogeologia zajmuje się właśnie wodami podziemnymi. No więc zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy sporo się mówi o tym, że zasoby wody pitnej, zasoby wody słodkiej kurczą się, no to ta hydrogeologia staje się coraz bardziej przydatną nauką. No i mamy oczywiście też geologię górniczą, geolodzy pracują też w kopalniach, nadzorują, projektują wydobycie złóż. I tak jak powiedziałam, najczęściej będziecie się spotykać, przeciętna osoba najczęściej w życiu ma okazję się spotkać właśnie z tą geologią inżynierską. Ale są też, może tutaj taką tak troszkę dygresję zrobię, często geologów myli się z geodetami na przykład. Z geodetami też dość często ludzie mają okazję się spotkać, no bo geodeci wykonują pomiary pod wytyczanie działek, pod budowy, pod stawianie domów i tak dalej. I często właśnie geodeci i geolodzy są ze sobą myleni, ale tak naprawdę, chociaż jest to oczywiście też coś związane z ziemią, to jednak są to już zupełnie odrębne zawody. No i też dość często są geolodzy myleni z archeologami. Powiedzcie może, pewnie wiecie, czym się zajmują archeolodzy? Czym się zajmuje archeologia? Co to jest archeologia? Nie wiem, nauka o historii człowieka, o tym, co było wcześniej. Tak, możemy powiedzieć, że jest to nauka o starej historii naszych dziejów. Takiej, którą najczęściej można, często się kopiąc w ziemi na wykopaliskach poznaje, więc archeologia zajmuje się starymi etapami, dawnymi etapami naszej historii. No i jako, że archeolodzy też często kopią w ziemi, to często bywają myleni właśnie z geologami. Też mi się to nieraz zdarzyło, że byłam właśnie mylona z archeologiem, a jest to o tyle ciekawe i dlatego o tym mówię, że tak naprawdę geolodzy i archeolodzy zajmują się właściwie rzeczami troszkę przeciwstawnymi. Będąc młodą studentką, pracowałam na wykopaliskach archeologicznych. Nie byłam archeologiem, ale właśnie zajmowałam się takimi rzeczami bardziej, powiedzmy, no, geodezyjnymi, jakieś tam rysowanie mapek, jakieś tam proste pomiary geodezyjne. I
Jeżeli archeolodzy znajdują, szukają oni różnych artefaktów, różnych pozostałości działalności człowieka, czyli na przykład szukają ceramiki, szukają jakiejś biżuterii, no tego, co człowiek stworzył, no albo też oczywiście no samych szczątków człowieka. Natomiast dla geologów interesuje wszystko to, co jest pochodzenia naturalnego. Czyli jeżeli my znajdujemy coś i widzimy, o, to jest antropogeniczne, to jest zrobione przez człowieka, to nas to zupełnie nie interesuje. A dla archeologów jest właśnie odwrotnie. Jeżeli archeolodzy znajdują coś, co jest naturalnego, czyli jakiś kawałek skały, której człowiek nawet nie dotknął, no to z kolei ich to zupełnie nie interesuje. A mimo wszystko jesteśmy ze sobą myleni. No, oczywiście te nauki w jakimś stopniu też się zazębiają, ale zawody są to stricte zgoła inne. No i geologia też z wieloma, jak już tutaj zauważyłyście pewnie, z wieloma różnymi innymi dziedzinami nauki się styka i zazębia. Powiedzieliśmy tu już sobie sporo o tym, że geologia i geografia w wielu miejscach się stykają i zazębiają. I jeszcze powiedzieliśmy sobie, że no z archeologią troszkę też mamy wspólnego, z chemią, bo mówiliśmy sobie, że jest coś takiego jak geochemia, z fizyką, jest też zresztą taka dyscyplina jak geofizyka, z pogranicza właśnie geologii i fizyki, czyli badanie Ziemi metodami fizycznymi. Z biologią też się będzie zazębiać geologia. Myślę, że sobie coś gdzieś dzisiaj tutaj powiemy o paleontologii. No to jest właśnie nauka z pogranicza geologii i biologii. Z ochroną środowiska czy ochroną przyrody też sporo geologia ma wspólnego. I jeszcze wiele, wiele innych nauk można by wymienić. I co ciekawe, geologia coraz częściej zajmuje się też budową innych planet, planet pozaziemskich, tych planet skalistych, czyli które mają budowę mniej lub bardziej zbliżoną do Ziemi. I to jest taki troszkę, śmiesznie to troszkę brzmi, na przykład słowo geologia Marsa, bo coś takiego się bada, gdzie geologia, czyli nauka o Ziemi. Więc powinniśmy teoretycznie tą geologię tylko do Ziemi odnosić, ale oczywiście w dobie rozwoju nauk o kosmosie, no to podobne techniki, jak stosujemy na Ziemi w naukach geologicznych, podobne możemy też stosować na innych planetach skalistych. Stąd też możemy mówić o geologii, o badaniach innych planet właśnie podobnymi metodami, jakimi badamy Ziemię. No więc podsumowując, bo się oczywiście długo rozgadałam, geologia zajmuje się badaniem historii Ziemi i badaniem wnętrza Ziemi, badaniem też powierzchni Ziemi i różnych procesów, które wpływały i wpływają na taki, a nie inny kształt Ziemi. Pani doktor, czy mogłaby Pani powiedzieć nam, czym jest skamieniałość i czy to jest to samo co skamielina? Oraz czy skamieniałość przewodnia to jakiś ich szczególny rodzaj? Dobra, fajne pytania skamieniałości, czyli wchodzimy w taką najbliższą mi działkę. Zacznijmy od tego, że może myślę, że potraficie same powiedzieć, co to jest skamieniałość albo jakie znacie skamieniałość. Na przykład skamieniałe szczątki zwierząt. Dokładnie. Skamieniałe szczątki na przykład zwierząt. Tak, więc skamieniałości to są zachowane szczątki organiczne. Zaraz sobie troszkę więcej o tym powiemy. I jeszcze może sobie nawiążmy do tego terminu skamielina, który właśnie nieraz się też stosuje obok słowa skamieniałość. I właściwie są to synonimy. Właściwie skamieniałość i skamielina to są synonimy, czyli znaczą właściwie to samo, tylko że ten termin skamielina jest no, w moim odczuciu taki troszkę staroświecki, oldschoolowy. I współcześnie geolodzy, paleontolodzy raczej nie używają tego terminu skamielina, ale nie jest to absolutnie termin błędny.
Jak najbardziej ten termin można stosować, jeśli powiecie tak do geologa czy do paleontologa, to się wcale nie obrazi. I bardzo często gdzieś w jakiejś takiej literaturze popularno-naukowej, czy jakichś artykułach pisanych przez dziennikarzy, czy przez popularyzatorów nauki, spotkacie się właśnie ze stosowaniem terminu skamielina, albo ze stosowaniem przemiennie terminów skamieniałość i skamielina. I jest to absolutnie w porządku, jest to poprawne, aczkolwiek po tym też można poznać, że jeśli używa się słowa raczej skamielina niż skamieniałość, to raczej nie pisał tego współczesny geolog, tylko właśnie na przykład dziennikarz, popularyzator nauki. Ale śmiało możecie używać obu terminów, nikt się nie obrazi. To tak jakby o, na przykład pewnie w dzisiejszych czasach, jak się idzie na imprezę, to się już nie mówi, że się idzie na prywatkę, prawda? Raczej takiego słowa nie używamy, a dawniej, teraz powiemy, że idziemy na imprezę albo na domówkę jako imprezę w domu, a dawniej imprezę w domu się nazywało prywatką. No jak się powie idę na prywatkę, to chyba każdy zrozumie, o co chodzi, ale brzmi to tak troszkę staroświecko. No dobra, teraz, żeby coś więcej Wam powiedzieć o tym, czym są skamieniałości, a później też o skamieniałościach przewodnich, to udostępnię tutaj kilka slajdów. Mam nadzieję, że je widzicie. Jeśli nie, to dajcie znać. Powinny już być udostępnione slajdy. I mamy tutaj taki termin jak skamieniałość strukturalna. Na razie sobie go troszkę przemilczmy, później sobie wyjaśnimy, dlaczego strukturalne, bo jest jeszcze drugi typ skamieniałości, taki mniej oczywisty, ale na razie zajmijmy się tymi takimi skamieniałościami najbardziej oczywistymi. No więc tutaj macie ilustrację takich super zachowanych skamieniałości. Super zachowanych zwierząt, zresztą całkiem pokaźnych zwierząt. Mamy tutaj zachowanego nosorożca, mamy tutaj zachowanego mamuta, gdzie zachowany jest nie tylko szkielet, ale też tkanki miękkie. Natomiast z takim stanem zachowania skamieniałości mamy do czynienia bardzo, bardzo rzadko i tylko w przypadku stosunkowo młodych w skali czasu geologicznego skamieniałości. Na tym lewym zdjęciu widzicie dość słynną skamieniałość, nosorożec ze Staruni. Starunia to wtedy, kiedy go odkryto na początku XX wieku, dwudziestolecie międzywojenne, to była część Polski, dzisiaj to jest teren Ukrainy. Ale dzięki temu, że była to wtedy część Polski, no to tego nosorożca możecie dzisiaj zobaczyć w Krakowie, w Muzeum Polskiej Akademii Nauk, bodajże ulica Sławkowska, jeśli dobrze pamiętam. I on zachował się dlatego, że w dobrym stanie zachował się dlatego, zachowały się mięśnie, zachowała się skóra, bo znalazł się on po śmierci w takiej substancji, w takim bagnie przesyconym substancjami bitumicznymi i solanką. Dokładnie to był, no już nie będę Wam takimi słowami męczyć jak ozokeryt, ale możecie sobie wyobrazić, czy wosk ziemny, możecie sobie wyobrazić, że to taka smołowata substancja, naturalnie czasem się gdzieś wydobywająca z ziemi i tworząca takie wysięki, takie bagienka. No i w pozostałościach czegoś takiego właśnie ten nosorożec został znaleziony, dokładnie była to znaleziono go w 29 roku w kopalni, w której wydobywano właśnie ten wosk ziemny, bo on jest wykorzystywany chociażby jako smar. I wiek tego nosorożca jest szacowany na 20 kilka do 30 kilka tysięcy lat. Czyli ma on około 30 tysięcy lat, a zachował nam się w takim stanie, jakby umarł, nie wiem, miesiąc temu, prawda? No, może nie aż tak, ale naprawdę w dobrym stanie.
Z takim czymś mamy wyjątkowo do czynienia. Dlaczego tak się stało? Powiedzieliśmy sobie, że to taka w takiej jakby smole, w dodatku jeszcze solanka i on po prostu został zakonserwowany. Został zakonserwowany tak, jakby był uległ jakiemuś, został zabalsamowany, zmumifikowany. Dlatego, że no w tym środowisku, w którym się po śmierci te szczątki znalazły, to nie zachodzą, albo w bardzo małym stopniu zachodzą procesy gnilne, więc po prostu to ciało nie zgniło. W podobnie dobry sposób zachowują się niekiedy skamieniałości, zwłaszcza mamutów, czy jakichś innych większych kręgowców, wilki też są znajdowane w wiecznej zmarzlinie, na przykład na Syberii. Wieczna zmarzlina powstaje, występuje współcześnie w takich obszarach jak Syberia, czy gdzieś północna Kanada. Jest to tam, gdzie jest bardzo zimno. I gleba zamarza tam na bardzo duże głębokości, na głębokości dziesiątek, czasem nawet setek metrów. Odmarza tylko powierzchnia warstwa w cieplejszej porze roku. Więc jeżeli w takich warunkach mamy to ciało mamuta, to po prostu on się nam zachował tak, jakby się nam zachował w lodówce, w zamrażalce. Dlatego jest tak świetnie zakonserwowany. On też, na przykład ten, którego... I takie skamieniałości też mogą mieć po kilkadziesiąt tysięcy lat. Natomiast no, nie znajdujemy tak świetnie zachowanych skamieniałości mających dziesiątki czy setki milionów lat. Więc to są takie tak dobrze zachowane skamieniałości, to jest rzadkość i właściwie tylko dla stosunkowo młodych okresów dziejów Ziemi. Dobrze. Natomiast większość tego, z czym ma do czynienia geolog czy paleontolog, to są już gorzej zachowane skamieniałości, albo raczej możemy powiedzieć, że zachowane tylko fragmentarycznie dawne zwierzęta czy rośliny. I jak myślicie, które części organizmów, na przykład zwierząt, mają największą szansę zachować się w stanie kopalnym? Jak myślicie, co to będzie? Czy to będą na przykład włosy, czy to będzie skóra? Kości. Kości. Świetnie. Kości. Kości to jest to, co ma największą szansę zachować się w stanie kopalnym, a mówiąc bardziej ogólnie, różnego rodzaju części twarde organizmów. No, u nas twarde są przede wszystkim kości, u nas kości najlepiej się zachowują, ale u innych organizmów będą to na przykład muszle, skorupki, pancerze, jakieś zęby, łuski, o, to wszystko dobrze się zachowuje. To, co jest twarde po prostu. Natomiast to, co jest w naszym ciałach czy w ciałach innych organizmów miękkie, to się zachowuje bardzo słabo i bardzo rzadko w stanie kopalnym to znajdujemy. Dlatego też większość skamieniałości, z jakimi się styka paleontolog, to są różnego rodzaju szkielety czy ich fragmenty. Przy tym podkreślmy sobie, że przez szkielet będziemy rozumieć nie tylko to, co jest, to, co my mamy, my ludzie i większość organizmów, z którymi na co dzień się spotykamy, zwierząt, ma szkielet wewnętrzny, czyli on jest w środku nas, wewnątrz ciała miękkiego. Natomiast wiele organizmów, głównie należących do takiej nieformalnej grupy bezkręgowców, one się nam jeszcze będą przewijać dzisiaj pewnie, ma szkielet zewnętrzny, czyli jakaś, najczęściej jest to muszla, która pokrywa ciało od zewnątrz, a ciało miękkie jest w środku, czyli na przykład małże, ślimaki. Ślimak się schowa w swojej skorupce, małż też tylko część swojego ciała wysuwa, a resztę ma schowane w skorupce. To jest szkielet zewnętrzny. No więc z tymi szkieletami zewnętrznymi, z tymi zębami, z tymi łuskami, to jest, z tym najczęściej będzie miał paleontolog do czynienia.
Natomiast słabo nam się będą zachowywać w stanie kopalnym takie rzeczy jak włosy, właśnie skóra. Słabo nam się będzie zachowywać to, jakie na przykład też te nawet części twarde miały, jaki miały kolor za życia tego organizmu, no bo barwniki też słabo nam się zachowują w stanie kopalnym. I być może kojarzycie z internetu takiego mema, że być może dinozaury miały na przykład długie, czarne, ciemne włosy. Że ponieważ to się nie zachowuje albo bardzo rzadko się zachowuje w stanie kopalnym, no to nie możemy wykluczyć, że jakieś na przykład loki mogły mieć dinozaury, prawda? Bo po prostu to się nam nie zachowuje. A może jeszcze wracając do dinozaurów, to taka ciekawostka. Jak myślicie, czy taki scenariusz, jak miał miejsce w filmie Jurassic Park, pewnie znacie, Park Jurajski, czy myślicie, że to jest w dzisiejszych czasach faktycznie byłoby to możliwe, żeby odtworzyć dinozaura, mając jego DNA zachowane gdzieś tam, już nie pamiętam, to chyba był komar w bursztynie, coś takiego, prawda? I tam była jakaś kropla krwi i na tej podstawie odtworzono dinozaura. Czy myślicie, że w świetle naszej współczesnej wiedzy naukowej i możliwości to by mogło mieć miejsce? No. Może wygląd tak, ale jeśli chodzi o, nie wiem, środek, szkielet i to wszystko, to raczej nie. Tak, ogólnie zgodnie ze współczesną wiedzą raczej w ogóle nie byłoby to możliwe, taki przebieg scenariusza, jak mamy w Jurajskim Parku, ponieważ ostatnie dinozaury wyginęły jakieś 66 milionów lat temu. Więc DNA nie zachowuje nam się w stanie kopalnym zbyt dobrze. To, że znajdujemy kość dinozaura, to jeszcze nie znaczy, że tam jest właśnie zachowane DNA, które można wydobyć i sekwencjować. Sekwencjonować to się nazywa, czyli posklejać. A nawet w takim przypadku, gdyby to właśnie jakimś cudem nam się ta kropla krwi jakaś zachowała, to też wcale nie będzie znaczyło, że po tak długim czasie da się z tego wydobyć i skleić DNA. Takie jak dotąd udaje się pozyskiwać DNA wieku kilkudziesięciu, kilkuset tysięcy lat. Takie wyjątkowo jakieś pojedyncze są przypadki, kiedy się udało DNA organizmów żyjących milion czy nawet ponad milion lat temu, nawet już tam pod 2 miliony chyba, teraz dochodzą te osiągnięcia, ale to jest i tak jeszcze daleka droga do tych 66 milionów lat, jakie wtedy, kiedy wyginęły ostatnie dinozaury. A więc ani dzisiaj, ani w najbliższej przyszłości nie udałoby się odtworzyć takiego scenariusza, jaki był w Parku Jurajskim przedstawiony. Co nie znaczy, że w przyszłości nie znajdziemy czegoś, jakichś super zachowanych skał z super zachowanymi szczątkami albo jakoś niesamowicie możliwości nauki i odtwarzania tego DNA się poprawią. Ale na dzisiejszy to jest zupełnie, może nie zupełnie, ale dość mocne science fiction. Dobrze, wróćmy sobie tutaj już do naszego meritum, żebym nie zapomniała. Najpierw udostępnię. Okej, okay. Będzie? Będzie. Że zachowują nam się najczęściej te części twarde organizmów, jakieś muszle, jakieś szkielety, czyli szkielety wewnętrzne, zewnętrzne, ale one nie zawsze zachowują nam się w takim stanie, w jakim miały za życia, czyli w takim samym, nie będą zawsze miały takiego samego składu chemicznego, jaki miały za życia, mogą ulec różnym przemianom. Na przykład nasze kości są zbudowane z fosforanu wapnia,
i kości innych kręgowców również, ale one mogą ulec różnym przemianom w czasie geologicznym. I tutaj na przykład taki przykład jest amonita, muszla amonita, która uległa pirytyzacji, dlatego jest taka złota, będzie ciężka. No, bardzo ładnie wyglądają takie spirytyzowane amonity. A tu z kolei mamy szczątki roślin. I rośliny najczęściej zachowują nam się w formie uwęglonej, dlatego te szczątki najczęściej są takie bardzo czarne czy grafitowe. A czasem może w ogóle nam się nie zachować faktycznie ta fizyczna pozostałość po tej muszli czy innym szczątku, ale zostanie nam jego odcisk. To, co tutaj widzimy, to jest właśnie odcisk amonita, czyli odcisnęła nam się ta muszla w osadzie, w skale, kiedy był ten osad jeszcze miękki. Później sama muszla uległa rozpuszczeniu, ale odcisk pozostał. Tutaj podobnie, tylko odcisk od wewnętrznej strony muszli, to nazywamy go, taki odcisk nazywamy ośrodką. No i powiedzieliśmy sobie, że pojawił się tam ten termin skamieniałości strukturalne, tajemniczo brzmiący, i powiedzieliśmy sobie, że skamieniałości strukturalne to są przeróżne pozostałości szczątek organizmów, od takich świetnie zachowanych, łącznie z tkankami miękkimi, aż po tylko jakieś odciski czy ośrodki, albo fragmenty szkieletów, fragmenty części twardych, często w różnym stopniu zmienione. Ale jest też taki drugi rodzaj skamieniałości, też to zaliczymy do skamieniałości, to się nazywa skamieniałości śladowe. Inaczej ichnoskamieniałości albo trace fossil po angielsku. I to są skamieniałe ślady różnego rodzaju działalności życiowej organizmu. Takie, które być może pierwsze się Wam nasuną, to jest to, co widzimy tutaj na tym dolnym, lewym zdjęciu. Jak myślicie, co to może być? Tutaj taki pazur. Jakiś odcisk łapy dinozaura, coś takiego? Super! Dokładnie, to jest, nazywamy takie odciski łap, nazywamy tropami. I to jest trop prawdopodobnie teropoda, czyli całkiem sporego, dwunożnego, mięsożernego dinozaura. Tutaj na przykład mamy odlewy norek drążonych w osadzie przez organizmy. W tym przypadku to były takie organizmy typu krewetek, żyjące, drążące gdzieś tam w dnie morskim takie sobie jamki, nory. I takie rzeczy bardzo często w stanie kopalnym nam się zachowują i to też zaliczamy do skamieniałości. Do skamieniałości zaliczymy też to, co mamy tutaj na prawym dolnym rysunku, w ilustracji. I pewnie ciężko by się Wam było domyślić, co to jest, ale to jest, drogie panie, nic innego jak skamieniałe odchody, czyli po prostu skamieniała kupa. Skamieniała kupa. Takie rzeczy też zachowują się nam w stanie kopalnym, też badacze się nimi zajmują i potrafią one nam dostarczyć różnych ciekawych informacji. Tak, więc można na przykład zostać specjalistą od koprolitów, czyli od skamieniałych odchodów. I pytałyście o skamieniałości przewodnie. To są takie skamieniałości, które są szczególnie użyteczne dla korelacji biostratygraficznych, czyli mówiąc prościej, dla określania względnego wieku skał. No to jak już się pojawiło to słowo względne, no to musimy chyba sobie też troszkę zrobić dygresję na temat wieku skał ogólnie. Wiecie, że można, że dzieje Ziemi, wiek skał możemy podawać I podawałam Wam to nieraz, tam jakieś 66 milionów lat i tak dalej, więc taki wiek, który jest podany liczbowo, nazywamy wiekiem bezwzględnym i on jest określany na podstawie badań izotopowych.
Natomiast na podstawie innych badań, na przykład właśnie biostratygrafii, czyli występowania skamieniałości, określamy tak zwany wiek względny, czyli coś było wcześniej, coś było później, a coś było, występowało w tym samym czasie. Czyli to jest taki wiek, to jest wiek względny. Oczywiście te wieki można ze sobą korelować, ten wiek względny, wiek bezwzględny. Może już nie będziemy tak głęboko w to wchodzić, ale wróćmy sobie do naszych skamieniałości przewodnich, czyli tych skamieniałości szczególnie przydatnych do określania wieku skał. Muszą one mieć pewne szczególne cechy. Nie każda skamieniałość będzie skamieniałością przewodnią. No i żeby była dobrą skamieniałością przewodnią, no to jak myślicie, czy dobrą skamieniałością przewodnią będzie taka skamieniałość, która występuje takiego organizmu, na przykład jakiegoś małża albo amonita, który żył tylko w jednym niewielkim morzu, a nie żył w żadnym innym miejscu na świecie. Czy to będzie dobra skamieniałość przewodnia? Może tak? No właśnie nie. No właśnie nie. Bo żeby skamieniałość była dobrą skamieniałością przewodnią, to potrzebne jest szerokie rozprzestrzenienie geograficzne. Jeżeli skamieniałość znajdujemy tylko w jakimś wąskim obszarze geograficznym, no to nie możemy porównywać ze sobą skał z różnych części świata. A nam zależy na tym, żeby ta skamieniałość występowała na jak największym obszarze i by miała jak najszersze zastosowanie. Oprócz tego skamieniałości przewodnie muszą mieć wysoką tolerancję ekologiczną, czyli nie mogą to być taki organizm, który występował w jakimś bardzo ściśle zdefiniowanym środowisku, w jakiejś takiej bardzo jakiejś wąskiej niszy, czyli na przykład, nie wiem, żył tylko w podwodnych jaskiniach, w jakimś tam określonym wąskim zasoleniu, w wąskiej temperaturze. No bo znowu zależy nam na tym, żeby te skamieniałości można było znaleźć w jak największej ilości skał, a nie tylko w jakichś pojedynczych stanowiskach. A więc musiał on być dość szeroko rozprzestrzeniony w różnych warunkach środowiskowych. No i powinien też się charakteryzować znaczną częstością występowania, no bo jeżeli chcemy mieć skamieniałość, która się nam przydaje do korelacji, to dobrze, żeby ona występowała w wielu miejscach, żebyśmy mogli ją znaleźć w wielu odsłonięciach geologicznych, w wielu skałach i najlepiej jeszcze w dużej ilości, a nie, że jest to jakaś skamieniałość, którą znajduje się raz na 50 lat w jednym stanowisku, albo no, nawet w kilku. Więc musi ona występować dość powszechnie w skałach danego wieku. No i ważne też, żeby miała wysokie tempo ewolucji, czyli nie może to być skamieniałość, która żył jakiś rodzaj czy gatunek, który sobie żył strasznie długo. Im krócej żył, tym lepiej dla nas, bo tym dokładniejsze dane nam da o wieku. Jeżeli by sobie byłaby to jakaś skamieniałość, którą znajdujemy i w skałach Triasu, i w skałach Jury, i w skałach gdzieś Paleozoiku, no to nie będzie to dobra skamieniałość przewodnia, bo co nam powie o wieku? No, że albo to był Dewon, albo to była Jura, albo to było 500 milionów lat temu, albo to było 100 milionów lat temu. No to średnio przydatne, nie? Więc ważne, żeby stosunkowo krótko żył on w czasie swojego występowania. Czyli stosunkowo krótki miał zasięg stratygraficzny. Czyli dość szybko po tym, jak się pojawił, to wymarł. No i dobrze, żeby też była to wyrazistość cech morfologicznych, czyli żeby w miarę łatwo można było tą konkretną skamieniałość odróżnić od innych blisko z nią spokrewnionych. Żeby to nie była taka cecha strasznie trudno rozpoznawalna, którą tylko potrafi rozpoznać jeden specjalista na świecie, używając jakichś skomplikowanych metod,
tylko żeby to było w miarę czytelne i w miarę łatwo odróżnialne od innych podobnych skamieniałości. No więc to są właśnie cechy skamieniałości przewodniej. Jak często skamieniałości danej grupy organizmów muszą występować w danych warstwach skał, żeby uznać je za skamieniałości przewodnie? To jest pytanie bardzo ciekawe, ale też bardzo trudne i jest ciężko na nie jednoznacznie odpowiedzieć. Bo niestety nie jestem w stanie Wam podać takich kryteriów numerycznych typu 5 skamieniałości na metr sześcienny skały albo coś takiego, bo po pierwsze będzie to zależało od wielkości danej skamieniałości. Im większy był organizm, im większa skamieniałość, no tym rzadziej będzie, statystycznie będziemy ją znajdować w skałach. Z kolei mniejsze skamieniałości będziemy znajdować częściej. Więc tutaj to ma znaczenie, wielkość, czyli mniejsze organizmy często nam występują w większych ilościach. W skałach reprezentujących nawet troszkę inne środowiska, jedna skamieniałość może występować w jednych częściej, w innych rzadziej, bo w jednych środowisko było dla niej bardziej sprzyjające, w innych było mniej sprzyjające. Także jest całe mnóstwo czynników wpływających na to, jak wiele skamieniałości, nawet tych przewodnich, w danej objętości skały możemy znaleźć. W skałach kości przewodnich one nie mogą być bardzo rzadkie, ale nie da się tego tak określić. No ja mogę na przykład powiedzieć z mojej praktyki, ja się zajmuję takimi bardzo małymi skamieniałościami, no to żeby, jeśli to jest skamieniałość przewodnia, to ja ją powinnam w każdej praktycznie próbce, którą badam pod mikroskopem, znaleźć. No ale już w przypadku większych skamieniałości, no to czasem trzeba sobie trochę w tych skałach pogrzebać, żeby je znaleźć. To chyba mam nadzieję, że wyczerpałam temat. Niestety niezbyt dokładnie da się odpowiedzieć na to pytanie. Na stronach katedry znajduje się opis Pani zainteresowań badawczych. Stąd też na nasze pytanie. Czym jest stratygrafia i GIS? W temat stratygrafii już sobie tutaj troszeczkę chcąc nie chcąc weszliśmy, bo mówiłyśmy o tych korelacjach biostratygraficznych, czyli o określaniu względnego wieku skał, na przykład na podstawie skamieniałości. No, gdyby tak się odwołać do samej nazwy, to się dowiemy, że stratum, czyli warstwa, grafo, czyli opisuje, a więc nauka zajmująca się opisywaniem warstw skalnych, czyli określaniem wzajemnego ułożenia skał w kolejności ich powstawania, ustalaniem ich wieku względnego. Przede wszystkim skały osadowe to jest przedmiot zainteresowania stratygrafii, no bo w tych skałach znajdujemy skamieniałości. Skałami magmowymi, metamorficznymi, w nich się bada już z kolei głównie i wiek izotopowy, określa się wiek ich bezwzględny. To oczywiście też jest pewien rodzaj stratygrafii, ale najczęściej do czynienia ze największe, takie najciekawsze rzeczy, które robimy w stratygrafii, to się wiążą, według mnie najciekawsze oczywiście, to się wiążą ze skałami osadowymi. No i o co chodzi w tej stratygrafii? Aby uporządkować serie skalne na podstawie tego, jak pierwotnie były rozprzestrzenione, i przypisać je do konkretnych etapów dziejów Ziemi. No i ja powiedziałam, że no mnie tutaj najbardziej interesują skały osadowe i biostratygrafia. Biostratygrafia się zajmuje właśnie opisywaniem, jest to dział stratygrafii opierający się na badaniu skamieniałości. Ale oczywiście są też inne metody stratygraficzne, to co już Wam wspominałam, badania wieku opierające się na izotopach promieniotwórczych, są też badania magnetostratygraficzne, czyli wykorzystujące już znowu jakieś inne właściwości magnetyczne zapisane w skałach, a więc jest całe mnóstwo tych metod stratygrafii. No takie najprostsze dla Was to jest właśnie to, co jest związane
związane ze skałami osadowymi. No i coś, czym stratygrafia, co jest efektem niejako pracy stratygrafów, to jest tabela stratygraficzna. Spotkałyście się już kiedyś z tabelą stratygraficzną? Jeśli nie, to na pewno jeszcze, tak? Tak, była. Właśnie, na kolejnych etapach edukacji pewnie troszkę więcej i troszkę dokładniej będziecie się tym zajmować. No więc właśnie efektem pracy stratygrafów jest tabela stratygraficzna. Oprócz tego, że mamy tutaj nazwy, to mamy też podane cyferki. Widzicie tutaj liczby. I te liczby odnoszą się z kolei do tego wieku bezwzględnego, czyli wieku izotopowego, wyczytanego właśnie ze skał, przede wszystkim skał krystalicznych. No i pytałyście o GIS. No więc tutaj troszkę zmienimy tematykę na taką bardziej geoinformatyczną. Więc czy korzystałyście kiedyś na przykład z map Google'a? Tak, no w dzisiejszych czasach chyba każdy korzystał. Czyli właściwie korzystałyście z GIS-u. GIS, gdyby rozwinąć skrót, no to jest to Geographic Information System, systemy informacji geograficznej, tłumaczone też czasem jako systemy informacji przestrzennej. To są takie systemy, które służą do tego, żeby różne dane przestrzenne do nich wprowadzać, gromadzić, przetwarzać i wizualizować, czyli w formie różnego rodzaju obrazów czy map udostępniać. I charakterystyczne dla tych systemów informacji geograficznej jest to, że najczęściej te dane są prezentowane w formie warstw, a więc na przykład na warstwę mapy topograficznej nakłada się warstwę z budową geologiczną, albo warstwę z pokrywą roślinności, albo warstwę z budynkami na danym obszarze. A więc GIS przedstawia świat rzeczywisty w postaci takich tematycznych warstw. I GIS ma bardzo szerokie zastosowania, od właśnie nawigacji, turystyki, po takie zastosowania jak geodezja, leśnictwo, różne służby porządkowe korzystają z GIS, policja, wojsko, straż pożarna. Co jeszcze? Ochrona i monitorowanie środowiska, no, planowanie przestrzenne. To w dzisiejszych czasach bez systemów informacji przestrzennej to wszystko się nie jest w stanie obejść. No i na pewno nieraz czy w swoim życiu prywatnym, czy w edukacji będziecie się z różnego rodzaju takimi wykorzystaniem tych systemów informacji geograficznej spotykać, na przykład z takich map, które z takich map, które, z którymi możecie łatwo dotrzeć w internecie, to jest na przykład Geoportal i tam krajowy, i tam możecie sobie wczytywać takie warstwy, jak właśnie ortofotomapa, jakiś tam numeryczny model terenu, dane o budynkach, o działkach. Albo na przykład na stronie Państwowego Instytutu Geologicznego macie mapy, gdzie możecie sobie wczytać takie warstwy jak budowa geologiczna, geozagrożenia, geoturystyka, albo na przykład o SOPO, to też jest bardzo przydatna rzecz, też na stronach Państwowego Instytutu Geologicznego, system osłony przeciwosuwiskowej, i tam sobie możecie wczytać warstwy i zobaczyć na przykład na swoim terenie, w swojej okolicy, czy tam nie ma jakichś osuwisk, albo nie jest teren zagrożony osuwiskami. Także bardzo szerokie zastosowania GIS-u w bardzo wielu dziedzinach życia, no i właśnie w naukach o Ziemi też w szczególności, stąd też ja troszeczkę też z tym do czynienia mam w swojej pracy. Paleontologia kojarzy nam się z dinozaurami i dużymi kościami wydobywanymi z wnętrza Ziemi. A mikropaleontologia czym się zajmuje? Dobra, no tak, dinozaury, czyli
duże stwory, największe nawet przekraczające 30 metrów, tak? A tutaj wejdziemy sobie teraz w skalę znacznie mniejszą, bo mikropaleontologia, jak się można domyślić z nazwy, zajmuje się organizmami małymi. Jak małymi? No, takimi, które bada się pod mikroskopem. Siedzę tak, żebyście właśnie też za moimi plecami widzieli moje najważniejsze narzędzie pracy, czyli mikroskop. I jaka to jest skala wielkości? No więc jest skala wielkości od mikronów. Mikron to jest, jeden mikron to jest, jeden milimetr to jest 1000 mikronów. A więc są to skamieniałości mające wielkości ułamków milimetra do kilku milimetrów. No, najczęściej do kilku milimetrów, pojedynczych milimetrów. I więc najczęściej tutaj operujemy w takich ułamkach milimetrów. I może tutaj sobie coś Wam pokażę na temat tych mikroskamieniałości. To są otwornice, jedne z najczęściej badanych, jedne z najczęściej występujących mikroskamieniałości. Mają one przeciętnie wielkości rzędu właśnie ułamków milimetrów do pojedynczych milimetrów. I są one organizmami jednokomórkowymi, niefotosyntezującymi, czyli nazwalibyśmy to protisty zwierzęce. Organizmy jednokomórkowe z wyodrębnionym jądrem to są protisty, nie prowadzą fotosyntezy, a więc zwierzęce. Ale nie będę Was męczyła takimi szczegółami, lepiej sobie popatrzmy jeszcze na inne skamieniałości. Te są wyjątkowo ładne, to są radiolarie, to też jest taka skala wielkości poniżej 1 mm. One mają takie śliczne, ażurkowe szkieleciki zbudowane z krzemionki. To z kolei to, co mi jest najbliższe, czyli kalpionelle. Ale też zwróćcie uwagę na to, że jak różnych metod obrazowania będziemy używać do oglądania tych skamieniałości. To na przykład mamy zdjęcia spod mikroskopu optycznego. Tu mamy zdjęcia spod mikroskopu skaningowego, dlatego one, zdjęcia spod mikroskopu skaningowego są czarno-białe, bo tam nie ma rzeczywistych barw. A tu z kolei mamy zdjęcia, zobaczcie, takie w dwóch wymiarach, 2D. To są zdjęcia spod mikroskopu optycznego, ale skał badanych, przeciętej skały. Dlatego mamy widok tylko w dwóch wymiarach. To jest po prostu obserwowana pod mikroskopem przecięta i odpowiednio wypreparowana skała. To są kalpionelle. Też to, wielkości, tutaj macie skalę, no to one mają wielkości rzadko przekraczające 0,1 mm. Okrzemki, też malutkie organizmy o szkielecikach krzemionkowych. Okrzemki i tak jak i kokolity, to już są protisty roślinne, czyli fotosyntezujące. Kokolity. O, kokolity będą dla Was ciekawe, bo nie wiem, czy wiecie, ale pewnie nie. Z maleńkich pancerzyków, takich jak tutaj właśnie widzicie kokolitów, zbudowana jest taka kreda, jaką piszecie po tablicy. Są to organizmy maleńkie. Właściwie one już są nazywane nanoskamieniałościami, bo to są czasem już wielkości takie poniżej 1 mikrona, czyli poniżej 0,001 mm. To, co widzimy tutaj na ilustracji, to jest kokosfera, ale one najczęściej się nam po śmierci organizmu, czyli tego glonu, rozpadają i na takie pojedyncze te płyteczki. I te pojedyncze, widzicie, że ta sfera, ta kula jest zbudowana z takiego szeregu okrągłych płytek. Potem to się rozpada i takie pojedyncze płytki tworzą nam właśnie złoża kredy piszącej. Kolejny przykład takich maleńkich skamieniałości to są dinocysty. One z kolei są, to są takie organiczne mikroskamieniałości. No tutaj widzicie rzędy wielkości typu 1 dziesiąta
milimetra, a tutaj małżoraczki. Małżoraczki już się nie zaliczają do takich prostych i grup organizmów, jak te, o których mówiliśmy wcześniej. To już są skorupiaki, ale bardzo, bardzo małe. Bardzo małe skorupiaki wielkości no, po kilka milimetrów najczęściej. No i konodonty. Konodonty są mikroskamieniałościami zwierząt, które wyginęły w Triasie i dość długo nie wiedziano, jak one wyglądają. Dzisiaj wiemy, że można by je sobie wyobrazić jako takie węgorze, ale znajdujemy z nich tylko właśnie takie ząbki, takie elementy aparatów szczękowych. Bardzo ciekawe, przez długi czas bardzo tajemnicze mikroskamieniałości. I to by było tyle, jak chodzi o te najważniejsze grupy mikroskamieniałości. Czemu one są takie ważne, te mikroskamieniałości? Bo znajdujemy ich je w skałach stosunkowo częściej niż duże, widoczne gołym okiem makroskopowe skamieniałości, a często są doskonałymi skamieniałościami przewodnimi. Także w dzisiejszych czasach paleontologia chyba nawet częściej właśnie mikroskamieniałościami się zajmuje niż takimi już skamieniałościami pełnowymiarowymi. W opisie znaleźliśmy jeszcze informacje o rekonstrukcji płytkowych środowisk węglanowych. Czy to znaczy, że na podstawie budowy skały można odtworzyć, jakie organizmy żyły w wodzie? Nie do końca. Raczej na podstawie wyglądu różnych cech skały, osadowej oczywiście, oraz występujących w niej skamieniałości, możemy odtworzyć, jak wyglądało środowisko, w jakim środowisku ta skała powstała. No bo wyobraźcie sobie, że znajdujemy skałę, w której jest odciśnięty, zachowany liść palmy. No to już wiemy, środowisko musiało być lądowe albo gdzieś bardzo blisko lądu, że liście tam mógł dostać. Klimat musiał być ciepły. Z kolei jeżeli znajdziemy skamieniałą rafę koralową, no to wiemy, że środowisko morskie, niedaleko od brzegu, wody ciepłe, czyste, jakaś strefa raczej bliżej tropiku. No i do tych rekonstrukcji stosujemy taką zasadę aktualizmu geologicznego, czyli teraźniejszość jest kluczem do przeszłości, a więc odtwarzamy dawne środowiska na podstawie tego, co wiemy o środowiskach współczesnych. Wykorzystujemy do tych rekonstrukcji nie tylko skamieniałości, ale też różne cechy skały, takie jak warstwowania, jak sam kolor skały, jak składniki skały. No i to wszystko oczywiście tylko do skał osadowych się stosuje. Izotopy, o izotopy stabilne, ale to już jest trudniejsza sprawa, ale izotopy stabilne pomagają nam odtwarzać na przykład temperaturę, w jakiej dana skała powstawała, bo takie rzeczy, chemizm morza, chemizm oceanów też zapisuje się w skale i w skamieniałościach. No to Pani jakieś skamieniałości, jeśli tak, to jakie z nich były największe? No więc ja niestety Wam jakoś bardzo nie zaimponuję, jak chodzi o wielkość skamieniałości, które znalazłam, no bo nigdy jakoś szczególnie nie interesowały mnie te wielkie stwory, nie interesowały mnie jakoś szczególnie dinozaury czy w ogóle kręgowce. Natomiast, no oczywiście jak każdy geolog, czy prawie każdy, z jakimiś skamieniałościami się w terenie spotykałam, no i z takich większych, to będą głównie skamieniałości tak zwanych bezkręgowców, no i na przykład tutaj mamy, to w większości będą skamieniałości jurajskie, gdzieś tak sprzed 150 milionów lat, no i na przykład tutaj mamy muszlę całkiem sporego małża. Tutaj kolejna muszla małża. Oczywiście amonity. Amonity to jedne z najpowszechniejszych skamieniałości w kolekcji większości paleontologów czy geologów. No więc tutaj amonity różnych kalibrów, łącznie z takimi całkiem maleńkimi. Co jeszcze? No na przykład skamieniałe gąbki. Skamieniałe gąbki to też jest coś, co się znajduje. Niezbyt przypominają to, co nam się ze współczesnymi gąbkami kojarzy.
Ślimaki, tu akurat taki ślimak, nie taki jak najczęściej nam się ze ślimakiem kojarzy, zwinięty, tylko taki prosty. Z takich starszych, o, belemnity. Belemnity to kolejne z tych takich bardzo klasycznych skamieniałości, również żyjących w tym czasie, co amonity, co dinozaury. Tutaj coś starszego z kolei, paleozoiczne, ramienionogi. To pewnie mi nie uwierzycie, ale to jest skamieniałość jeżowca, tylko że po śmierci one tracą te takie długaśne kolce, odpadają im. A tu z kolei coś bardzo znacznie młodszego, chyba nawet holoceńskiego, odcisk liścia martwicy wapiennej. Więc to są takie rzeczy, które Wam bym mogła pokazać. Więc no, a jeszcze mogę Wam na zdjęciu coś pokazać. Skamieniała ryba. Ona jest maleńka, ale jest bardzo, bardzo ją lubię. Mam nadzieję, że ją tutaj w miarę widać. Tutaj na środku właśnie skamieniała ryba, całkiem ładnie zachowany szkielet. To jest z kolei ryba z oligocenu, czyli gdzieś między 30 kilka a 20 kilka milionów lat temu sobie żyła w morzu. Dobra. Geologiczna skala czasu to podobno bardzo długo, czyli ile? No więc troszkę już sobie tutaj rzucaliśmy tymi datami. Natomiast jakby spojrzeć na tabelę stratygraficzną, gdzieś ją tutaj, o, mamy, no to słuchajcie, to zaczyna nam się ona jakieś ponad 4,5 miliarda lat temu. To jest wiek datowany na podstawie najstarszych minerałów, które przetrwały do dzisiaj i które udało się właśnie izotopowo wydatować. Najstarsze skały, które się zachowały, to są datowane na 4 miliardy, a więc to są niewyobrażalne skale czasu. Niewyobrażalne skale czasu, dlatego czasem, żeby je sobie uzmysłowić, używamy takiego obrazu, że porównujemy te 4,5 miliarda dziejów Ziemi, zamieniamy jakby na 24 godziny. Czyli 4,5 miliarda to jest 24 godziny. I jeśli byśmy spojrzeli na całe dzieje Ziemi, że one się wydarzyły w 24 godziny, to tak naprawdę najwięcej wiemy o ostatnich 3 godzinach. O tych dziejach wcześniejszych, o co się działo od północy do 21 wiemy znacznie mniej. No gdzieś tam o 9 rano bakterie zaczynają produkować tlen, natomiast większość grup organizmów występujących do dziś pojawia się właśnie koło tej godziny 21. Przed 11 pojawiają się pierwsze, przed 23 pojawiają się pierwsze dinozaury, godzinę później wymierają. Człowiek jako homo sapiens, człowiek rozumny, pojawia się 4 sekundy przed północą. Więc to jest skala czasu geologicznego. Więc jeżeli geolog Wam mówi, że coś było, szybko się wydarzyło, a trwało to kilka milionów lat, no to widzicie, że jest to operowanie zupełnie inną skalą czasu niż to, czym się zajmujemy na co dzień. Jak wygląda Pani praca w terenie? Czy Pani zajmuje się w laboratorium? Dobra, no to zacznijmy sobie od pracy w terenie. To jest podstawa pracy każdego geologa. I idąc w teren, zabiera się oczywiście taki standardowy sprzęt, jaki byście szli, zabierali, czy na przykład idąc w góry, czyli porządne buty, porządne, jak się idzie badać w Karpatach zewnętrznych, to jeszcze nawet gumiaki, kurtka przeciwdeszczowa i tak dalej. Zabiera się też różne takie już rzeczy bardziej specyficzne, geologiczne. Czyli jeżeli idziemy pracować na przykład kamieniołomie albo w jakimś innym niebezpiecznym odsłonięciu, to zabieramy kask. Zawsze geolog zabiera młotek. Bez młotka to nie ma się co ruszać w teren. Możemy sobie wziąć na przykład lupkę, żeby coś obejrzeć w powiększeniu. Zabieramy sobie kompas geologiczny. Nie tylko po to, żeby się nie zgubić, bo w dzisiejszych czasach GPS-ów i tak dalej to nam raczej nie grozi, ale kompasem będziemy wykonywać różne pomiary.
Zawieramy sobie oczywiście notatnik terenowy, no i w tym terenie, w zależności od tego, po co tam idziemy, no to albo szukamy skamieniałości, albo opisujemy jakieś profile, pobieramy różne próbki. No mnie akurat, jako że później się zajmuję mikroskamieniałościami, to najbardziej ta część pobierania próbek jest dla mnie najbardziej istotna, chociaż inne oczywiście rzeczy też. No więc wracam sobie z jakimiś takimi próbkami, mam je w woreczku, opisuję, żebym wiedziała co i jak. No i potem te próbki trzeba oczywiście obrobić w odpowiedni sposób, w zależności od tego, co chcemy z nich uzyskać. Więc w moim przypadku, gdzie zajmuję się mikroskamieniałościami, to na przykład mogę zanieść próbkę, kawałek skały do panów szlifierzy pracujących w szlifierni i oni mi z tej próbki wytną tak cieniusieńki kawałek skały, że on będzie przeźroczysty i przykleją go na taką szklaną płytkę. Pewnie praktycznie dla Was to wygląda jak szklana płytka, chociaż jest część matowa, prawda? Część jest w środku jest matowa i to jest właśnie ten cieniusieńki kawałek skały przyklejony do tej płytki i z tym idę pod mikroskop. Bo to jest tak cienki fragment skały, płateczek skały, że przechodzi światło i można to oglądać pod mikroskopem w świetle przechodzącym. I z tym pracuję najczęściej, ale można też skałę, jakąś próbkę skalną wypreparować w taki sposób, rozdrobnić, potem gotować, mrozić, aż się nam rozpadnie, przesiać przez sita, no cały szereg różnych technik i otrzymamy taki skalny proszek. I z tego skalny proszek sobie potem bierzemy pod mikroskop i wybieramy sobie z tego mikroskamieniałości. Używamy do tego pędzelka takiego cieniusieńkiego albo takiej cieniutkiej igły, no bo już wiecie, jak o małych skamieniałościach mówimy. Wybieramy to sobie pod mikroskopem, wkładamy sobie to do takich celek. No i później możemy to oglądać już pod mikroskopem przy większym powiększeniu, możemy to oglądać pod mikroskopem elektronowym, gdzie już mamy w ogóle olbrzymie powiększenia. No więc to jest to, co ja robię najczęściej w terenie i w laboratorium. Tam mam właśnie mikroskop, on jest podłączony, do niego jest podłączona tam u góry kamera, podłączona jest kamera do komputera, do oprogramowania, no i od razu mogę też robić zdjęcia tego, co oglądam, mogę robić pomiary, na przykład wielkości skamieniałości, żeby właśnie móc Wam potem powiedzieć, jaka ona jest. No więc, no, a później jak te dane już mam z terenu, z mikroskopu, no to już jest potem praca po prostu przy komputerze z literaturą, z różnymi programami i przetwarzanie tych danych, wyciąganie wniosków, wnioskowanie właśnie o wieku skały, o środowisku, w jakim skała powstawała i tak dalej. Na podstawie skamieniałości można odtworzyć wygląd organizmu? Tak. I to się oczywiście robi, robią to specjaliści, tylko to odtwarzanie wyglądu organizmów będzie miało różny poziom dokładności w zależności od tego, z jakimi skamieniałościami mamy do czynienia. Jeśli mamy takiego amonita, no to właściwie to jest jego szkielet, muszla była jego szkieletem zewnętrznym, więc grubsza nie jest nam jakoś bardzo trudno wyobrazić sobie jego wygląd. O, tu jest taka bardziej zabawkowa jego rekonstrukcja, no jak na dzisiejsze czasy, no może nie do końca dokładna w tej części. To jest głowa wystająca, z ramionami wystająca, z takimi mackami wystająca z muszli, a reszta ciała znajduje się w środku w muszli. No więc to jesteśmy, w takie rzeczy jesteśmy w stanie sobie. Może na razie usunę, zatrzymam udostępnianie, więc takie rzeczy jesteśmy w stanie sobie oglądać i odtwarzać. Natomiast
Dużo trudniejsze będzie to w przypadku dużych zwierząt, jakichś kręgowców, ale specjaliści potrafią odtwarzać nawet na podstawie kilku czy jakichś pojedynczych kości, odtwarzają wygląd dużych zwierząt. Oczywiście nie jest to jakieś wróżenie z fusów, tylko wykorzystuje się tutaj wiedzę na przykład o budowie współczesnych zwierząt, że jeżeli stopa ma taki kształt, to świadczy to o takim, a nie innym sposobie poruszania się, czy jeżeli kość jakaś udowa ma długość taką, a nie inną, to będzie się to przekładało na jakiś mniej więcej określony wzrost. No więc stosując takie różne analogie, stosując wiedzę, którą mamy o współczesnych, podobnych zwierzętach, możemy to rekonstruować, ale pamiętacie, co Wam mówiłam o dinozaurze, że niektórych rzeczy nie jesteśmy w stanie zrekonstruować. Czyli na przykład ciężko jest zrekonstruować, jakie było upierzenie, czy jakie były włosy, kolor włosów. Tego nie jesteśmy w stanie za bardzo rekonstruować. I żeby Wam pokazać mniej więcej, jaki to jest poziom trudności, to spójrzmy sobie tutaj na taki przykład. No i mamy tutaj szkielet jakiegoś zwierzęcia. Widzimy, jaka wielkość, no nie przekraczająca pół metra. I czy patrząc na ten szkielet, wpadłybyście na to, że to zwierzę tak naprawdę wygląda tak? No właśnie. Więc wiele rzeczy jesteśmy w stanie odtworzyć, specjaliści są w stanie odtworzyć, ale pewne cechy wyglądu zewnętrznego zwierząt, organizmów jest nam ciężko, dość ciężko odtwarzać. Na koniec, jaka geologia ma się do turystyki? Czym się zajmuje geoturystyka? Dobra, to tutaj Wam może znowu prezentację udostępnię ekran. No więc tak, jak pewnie wiecie, są różne rodzaje turystyki. Turystyka wypoczynkowa, kiedy jedziemy sobie po prostu leżeć na plaży na przykład. Turystyka kulturowa, turystyka aktywna, kiedy nie wiem, chodzimy po górach, jeździmy na rowerze. Turystyka religijna, kiedy jedziemy do jakichś miejsc świętych dla naszej religii, czy turystyka kulinarna, kiedy chcemy próbować różnych jakichś nowych smaków. A czy na przykład zwiedzałyście kiedyś może jaskinie albo kopalnie soli? Tak, no właśnie. I to znaczy, że byłyście wtedy geoturystkami. Geoturystyka zajmuje się właśnie dokładnie tego typu miejscami. Gdybyśmy sobie dokładnie przywołali definicję, nawet tutaj sobie zanotowałam definicję profesora z podręcznika profesora Migonia, no to wynika, że geoturystyka to jest świadome poznawanie dziedzictwa ziemi i abiotycznych elementów współczesnej przyrody. Ale też tych aspektów działalności ludzkiej, które nawiązują do wykorzystania zasobów ziemi w bezpośredni sposób. No, brzmi strasznie, pewnie trudno jak dla Was, prawda? Ale już sobie spojrzymy, co to jest. A więc z geoturystyką mamy do czynienia wtedy, kiedy chcemy poznawać przyrodę nieożywioną. Oczywiście ona zawsze w interakcję wchodzi z przyrodą ożywioną, ale no najbardziej nas będzie interesowała ta przyroda nieożywiona. Przy czym nie chodzi nam tylko o to, żeby sobie strzelić fotkę gdzieś tam na jakimś szczycie, ale faktycznie chcemy poznać tą historię tego miejsca. Procesy, jakie zachodzą albo zaszły, chcemy czegoś więcej się dowiedzieć, chcemy w tym celu, mogą nam pomóc tablice informacyjne, może nam pomóc książka, literatura albo doświadczony właśnie przewodnik. Więc geoturystyka zajmuje się takimi rzeczami jak no różne tutaj, które mamy na przykład na zdjęciach, jakieś wulkany aktywne albo wygasłe, obszary geotermalne, wszelkie góry, tak, bo tam fajnie nam się odsłaniają skały, jaskinie, różne skałki, różne ciekawe miejsca warte zwiedzenia, ale mające też jakąś historię geologiczną do opowiedzenia nam. Ale geoturystyka będzie się również zajmować
takimi miejscami, w których kiedyś człowiek prowadził działalność, ale teraz wykorzystuje je w inny sposób. Więc tutaj macie przykład właśnie kamieniołomu dawnego, a teraz wykorzystywanego jako takie miejsce rekreacyjne. Może kojarzycie te polskie Malediwy, więc to jest jeden z przykładów właśnie no, geoturystyki, zagospodarowania miejsca dawniej wykorzystywanego do wydobywania kopalin. No, ciekawe dla geoturystów są też oczywiście kamieniołomy czynne, jeżeli możemy do nich wejść, jeżeli mamy na to pozwolenie, ale też nieczynne kamieniołomy, które no, nie są zagospodarowane, tak, nie mają takiej infrastruktury, ale możemy w nich oglądać ich ściany, mamy świetny wgląd w historię geologiczną. Ale geoturystyka będzie się też zajmowała muzeami, chociażby muzeami historii ziemi, muzeami paleontologicznymi, geoparki. To też jest coś geoturystycznego, parki dinozaurów, czy też takie miejsca, gdzie mamy pozostałości dawnego przemysłu wydobywczego, czyli tutaj właśnie jakiś dawny sprzęt do wydobywania, tutaj to były akurat wody mineralne, ale może kojarzycie, albo będziecie kiedyś na przykład skansen przemysłu naftowego w Bóbrce. To są właśnie takie miejsca geoturystyczne. Więc ta geoturystyka to jest bardzo ciekawy, bardzo prężnie się rozwijająca gałąź turystyki. I o ile na wielu uczelniach w Polsce możecie studiować, iść na studia geoturystyczne, o tyle geoturystykę można studiować tylko na AGH, więc jakby ktoś był zainteresowany, to zapraszam. I tam studenci uczą się właśnie z typowych przedmiotów turystycznych, ale też i przedmiotów geologicznych, ale też tego, jak przekazywać turystom wiedzę geologiczną, jak tworzyć infrastrukturę informacyjną, jak uczyć ludzi o geologii, o historii Ziemi, o historii poszczególnych miejsc. Dziękujemy za poświęcony czas i ciekawą rozmowę. Ja również dziękuję za to, że mnie zaprosiliście, że mogłam Wam troszeczkę poopowiadać. Korzystając z okazji, chciałabym Was zaprosić, jeśli będziecie mieli kiedyś okazję, na przykład w ramach jakiejś wycieczki szkolnej na AGH, gdzie można odwiedzać nasze muzea, gdzie można brać udział w różnych lekcjach muzealnych. Serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że też w przyszłości nie jeden z Was, z uczniów, zainteresuje się też studiami na AGH. Bo jak wiecie, prowadzimy, jak być może wiecie, przeróżne kierunki na AGH można studiować, od wszelkich kierunków związanych z naukami komputerowymi, z automatyką, z robotyką, poprzez właśnie ofertę naszego wydziału związaną z naukami o ziemi, w tym geoturystyką, geologią, ekologicznymi źródłami energii czy geoinformatyką, a no i całe multum przedmiotów, również takich bardziej humanistycznych, bo i takie mamy w ofercie AGH. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłam i zapraszam na Akademię Górniczo-Hutniczą.